W ramach projektu Przystanek Biblioteka Stacja Blisko, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizowała zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami. Warsztaty były skierowane dla uczestników warsztatów terapii zajęciowej, Koniczynki. To są instytucje, z którymi współpracujemy. Szkoła podstawowa numer 1, szkoła podstawowa numer 4 z klasami integracyjnymi, Przystań. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam i jak sobie tutaj zerknę, o, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, tak, rzeczywiście zapomniałam o ośrodku szkolno-wychowawczym. Pierwsze warsztaty, które organizowaliśmy, były pod hasłem cyfrowo, kolorowo i wesoło. Tu skorzystaliśmy z 10 zakupionych do biblioteki tabletów, które posłużyły nam do tego, aby dzieci, młodzież, osoby uczestniczące w warsztatach mogły nauczyć się, jak korzystać z naszej strony internetowej, jak odnaleźć książkę w naszym katalogu. Te warsztaty mieliśmy przez 3 dni, no i przewinęło nam się trochę uczestników i mam nadzieję, że no na pewno się czegoś nauczyli. Podczas warsztatów uczestnicy tworzyli ozdoby z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny, a także poznawali sztukę origami. To były warsztaty pod hasłem kreatywnie, kolorowo i wesoło. Przedstawialiśmy uczestnikom, jak można w łatwy i fajny sposób wykonać planszę, na której przyklejaliśmy nasze przedmioty, które wykonywaliśmy metodą origami płaskie z koła. Niestety czasu nam zabrakło, ale udało nam się jednak troszkę liznąć tematu coolingu i tutaj na ten cooling już po zrealizowanym projekcie zaprosiliśmy naszych uczestników. Także projekt projektem, ale kontynuacja, bo takie były założenia naszego projektu, będzie cały czas jakby, ten projekt będzie realizowany dalej. Przede wszystkim chodziło Wam o to, żeby nie wykluczać osób z niepełnosprawnościami z działań bibliotecznych. Tak, dokładnie. Chcieliśmy też wskazać drogę do naszej biblioteki. Takie właśnie założenia projektu. Chcieliśmy pokazać, że w bibliotece no nie tylko się czyta książki, ale też można też miło i przyjemnie spędzić czas, właśnie biorąc udział w różnych warsztatach. I te warsztaty są dla wszystkich, bo założeniem naszego projektu jest biblioteka coraz bliżej, tak? Bliżej każdego. Chcemy być dostępni dla wszystkich. Założeniem projektu Przystanek Biblioteka Stacja Blisko jest poprawa dostępności oferty miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.